Jestem niedaleko wschodniego wybrzeża Borneo, pomiędzy Filipinami a Malezją. Na tym obszarze od wieków żyje lud Bajau. Sami o sobie mówią, że są ludźmi rybami. Bajau Laut, czyli dokładnie ludzie morza. Ale oficjalnie i w świetle prawa oni nie istnieją. Nie wiadomo, ilu ich jest. Nie mają dokumentów. Nikt ich nie liczy i nikt ich nie chce. Bajau są po prostu bezpaństwowcami. Na wodach w okolicach Tunsakaran, niedaleko Semporny, krąży około 4000 morskich cyganów. Zwykle mieszkają na łodziach, niektórzy w prowizorycznych domkach zbudowanych na palach. W tej wiosce na wyspie Majga jest 16 takich domów. Mieszka w nich w sumie 6 rodzin. Hi, Havana. Hej. Magda. To jest dopiero domek z widokiem. Nazywam się Jirainiha. Okay. Jestem Bajau. Mam czwórkę dzieci, dwie córki i dwóch synów. Mieszkamy tutaj. Starszy syn z żoną i dziećmi tam. A tam dalej starsza córka z rodziną. Na co dzień zajmuję się dziećmi, domem, gotowaniem. Ludzie z okolicy przyjeżdżają do mnie, żebym ich leczyła. Jestem taką lekarką na morzu, prawdziwą doktor Bajau. Mężu, przestań łomotać. Nasze małżeństwo zaaranżowali rodzice. Powiedzieli, że w tej wiosce jest dla mnie żona. Praktycznie się nie znaliśmy, a po weselu zamieszkaliśmy tutaj. Fajne? No, widzę, że zainteresowały się moimi jasnymi włosami. Dobrze, mam gumkę, jakby co? Gumka. Guma. Znaczy guma to jest co innego, to jest gumka. Gumka. Gumka, proszę. Gumka, gumka do włosów. Dobrze? Dobrze. Okay. To teraz co? Make-up. Make-up. Tak. Ten make-up, który mam teraz nakładany na twarz, jest mieszanką z proszkowanego ryżu i kurkumy, stąd żółty kolor. No i po co to robią? No, po pierwsze dlatego, że wygląda to atrakcyjnie, ładnie. A drugi powód, znacznie ważniejszy, jest taki, że ta papka bardzo dobrze chroni skórę. Okay.